Kluczowe znaczenie dla każdego uniwersytetu ma nie tylko poziom naukowych badań, ale także widoczność wyników tych badań w światowych bazach. Wprowadzony w 2012 roku system OECD jest systemem jednoznacznej identyfikacji autorów publikacji naukowych. To jest coś takiego jak system ISBN dla książek, dla rozdziałów w książkach, czy system DOI dla publikacji elektronicznych. Dlatego bardzo ważne, również w kontekście przyszłej parametryzacji jednostek naukowych, uniwersytetów, jest, aby każdy autor, każdy człowiek nauki posiadał własne konto i własny unikalny numer ORCID. Swoją przygodę z ORCID rozpoczęłam całkiem niedawno, za namową kadry Biblioteki Uniwersyteckiej. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i założenie indywidualnego numeru identyfikacyjnego ORCID zajęło mi tylko chwilę. Nie poznałam jeszcze wszystkich funkcji tego nowego narzędzia, ale na podstawie dotychczasowych prób jestem przekonana, że warto.